Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka. Jechali polscy bohaterowie, aby oddać cześć polskim bohaterom, dla których najpiękniejsze i niezmienne wartości Bóg, honor i ojczyzna były wyznacznikiem ich codziennej służby. Dlatego dziś po raz kolejny, po raz siódmy pamiętamy. Wspominamy zbrodnię popełnioną w Lesie Katyńskim. Wspominamy także wybitni przedstawicieli państwa polskiego. Chciałbym również podziękować za to, że ta tradycja spotkań tutaj w tym miejscu trwa już od kilku lat, że przez te lata byli ludzie, którzy w tym miejscu, czy w tym miejscu honorowali pamięć osób, które zginęły 10 kwietnia. Przede wszystkim świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Stajemy dziś z pochyloną głową do uroczystego apelu pamięci w 7. rocznicę katastrofy lotniczej samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem, aby uczcić pamięć wszystkich rodaków, którzy polegli 10 kwietnia 2010 roku w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Stańcie do apelu. Drugi szereg, krok w tył, marsz, na pas, broń, do salwy honorowej, trzema, ładuj. Oddziały, spocz! Pododdziały, baczność! Kompania honorowa, odmaszerować! Pododdziały, spocz! Kompania, baczność! W czwórki, w prawo, zwrot! Za mną, marsz!